Siemaneczko ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z Paragon, moi drodzy. W dzisiejszym omówimy sobie nową postać, znaczy może nie omówimy, ale zagramy sobie nową postacią. Coś tam o niej też opowiemy oczywiście, ale zobaczymy najpierw, jak się nam będzie grało. Udało mi się dopchać do niej, aczkolwiek wiele ludzi, chyba dwie próby mi to zajęło. Nie wiem, co tu odblokować na pierwsze, w sumie to jest lepsze. Mówię, zagrałem przed chwilą tylko jeden meczyk na boty szybki, taki, żeby się zapoznać z umiejętnościami. Czekam, aż Rampage wybierze, co on będzie robił, bo nie mam pojęcia, ale widzę, że... Widzę, że on będzie szedł prawdopodobnie na linię. Czy on będzie szedł na linię? Czy on będzie szedł ten... No dalej, dalej. Decydujcie się, decydujcie się. Kto idzie dżunglę? Kto idzie dżunglę? Dobra, wyekwipujemy sobie na razie to. Chociaż jeszcze poczekajcie. Zobaczmy, co ta Kalari robi. Idzie na prawo. No i wszystko jasne. Wszystko jasne. Bierzemy ten Syphon. Oh, fuck this shit. Rampage się wtrącił, że jednak Kalari, żeby szło na dżunglę. To skoro Kalari na dżunglę, no to ja muszę to discardować. To im tak mi się nie przyda w późniejszym etapie gry. Także wyekwipujemy sobie coś takiego. Murdoch już jest lany i to okrutnie. Brawo on. Brawo on. Wpadła na niego właśnie ten, nasza nowa postać Aurora. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Grałem chwilę właśnie, tak jak już mówiłem przed chwilą, na botach i deck podstawowy jest fatalny, tym bardziej, że jeszcze nie dają nam możliwości ekwipowania go teraz samemu. Zmieniło się to, jeżeli gramy sobie sami na boty. Gra nam sama automatycznie ekwipuje karty, to jest śmieszne. Mógłby trochę odważnie grać. Generalnie tak. Co mi się podoba w tej postaci? Podoba mi się wygląd postaci. Podobają mi się efekty umiejętności. Jakie są te umiejętności? Są coraz bardziej zróżnicowane. To jest naprawdę fajne. Czekajcie, ja sobie może trochę ściszę, bo słuchawki, bo to naprawdę ryczą mi tutaj te boty. Jedyne, co mi się nie podoba, ta postać jest strasznie krucha. Na razie mi się strasznie podoba ta postać. Wygląd, tak jak już mówiłem, i umiejętności. Na dodatek wyszła jeszcze z zarąbistymi skórkami. Naprawdę te skórki są konkretne. Odblokujemy sobie jako drugą umiejętność ten ślizg, który zostawia taką ścianę lodu. Dzięki tej ścianie lodu możemy się wspiąć nawet na to moglibyśmy nawet się wspiąć. Zaraz wam pokażę, jak będziemy korzystać z tego. Dzięki temu możemy się wspiąć na wyższe elementy tutaj naszej mapy. Postać jest bardzo mobilna właśnie dzięki temu ślizgowi, dzięki tej umiejętności, którą mamy po prawym przyciskiem myszy. Jest to skok mniej więcej taki jak u Kalari, tylko że jest to jeden skok, bo Kalari ma podwójny. I idzie jeszcze ten skok po wykonaniu tego skoku. Postać zostawia po sobie, że tak powiem, swoją figurę lodową, coś w rodzaju Sub-Zero z Mortal Kombat. Oj, ale skoczyła mi tak. Dzięki tej umiejętności możemy też łatwo wyrwać się z walki, moi drodzy. To jest też ciekawe. Idziemy postawić oczko, bo zapomniałem generalnie o tym, że oko wykupowałem. Nie, ono sobie tutaj stoi. Będziemy wiedzieć, jak ktoś do nas się zbliża. Weźmy sobie, użyjmy trochę miksturki. Tak, wracając do tych skinów, poszedł na naprawdę mocny skin, nie? Podstawowy skin jest bardzo ładny. Skin do pretendenta wymiata. Skin, który można kupić za te 500 monet. Jest też bardzo, bardzo fajny. Coś dla kobitek, bo ma on różowe elementy. To, co mamy tutaj
lodowe u naszej postaci na naszej lewej nodze, na naszej lewej części postaci jest różowe, jak i również mieczyk. No ale już nie wspomnę o skinie do mistrza. Skin mistrza wygląda po prostu epicko. Kurczę, mi to łazi w tym powrotem. Dobra, mamy trzecią umiejętność, czyli nasz wyskok. Bardzo fajny, potrafimy, dzięki niemu możemy uniknąć naprawdę fajne rzeczy, przykładowo ataku skilla, ataku ulta skilla, moglibyśmy mieć tam chyba, czy tam gadam niektóre rzeczy od rzeczy. Ale skupiam się tutaj na walce. Ja gram na koncie Smurf, co prawda, że nie za bardzo mi zależy na tym. Znaczy nie przejmę się tym, może powiem tak, nie że mi nie zależy, ale nie przejmę się przegraną. Ale no też nie chcę zlamić tutaj, także skupiam się czasami na tym, co tu się dzieje. Ona ma już 5 level, to jest masakra. Ona już jechała żółta. Grubo. Ja byłem zablokowany, jak nigdy nie byłem w stanie nawet jej pomóc. Dobra, zatrzymałem te miniony tutaj. Dodali też w tym update'cie więcej komunikacji drużynowych. Comment, a wiecie o czym mówię, właśnie o czym tego wskazuję. Jest bardziej to teraz rozłożone. Przykładowo jak teraz potrzebujemy pomocy, to możemy zrobić, na którym pasie potrzebujemy pomocy. Możemy oczywiście zrobić to, co jest ogólne. Tak jak było wcześniej, że po prostu potrzebują pomocy, ale wtedy ktoś musi spojrzeć na mapę, zobaczyć skąd ty to powiadomienie dawałeś, tam dawałaś. No i będzie po mnie, coś czuję? Nie, nie źle. Udało mi się jakoś z tego uciec. Także trochę nam dodali tutaj właśnie więcej tych opcji komunikowania się z drużyną, co jest ciekawe, no ale... Szczerze powiedziawszy, wolałbym jednak jakiś czas gotowy. Ja się muszę cofnąć, ja mam po prostu ciorku, ja się cofnę, będzie wszystko elegancko. Postać jest też o tyle fajna, że ma furię u siebie, no i ma też intelekt. Intelekt może być, ja szczerze nie przepadam za tą przynależnością. Chociaż bardziej mi do casterów ona pasuje. Generalnie postać niby jest przeznaczona do tego, aby niby być na linii, ale według mnie będzie postać bardziej się będzie sprawdzać na dżungli niż na linii. Takie jest przynajmniej moje zdanie na ten temat. Nie zdążę tam tutaj już pójść, dogonić Lipton, dobra. Chociaż ten Murdoch wygląda, jakby chciał się tutaj zabawić. Nie mają tu oka. Co, on nagle wiedział, że jestem tutaj? Chyba, że tu mają gdzieś, bo tamto moje oko mogło nie łapać. Grisha już marudzi, że Noob Team. Gdzie jest gadżet? Generalnie postać ma bardzo duży damage. Przynajmniej na to zwróciłem uwagę od początku. Nie ekwipując żadnego damage'u, ona mnie naprawdę mocno już biła. Nie zwróciłem teraz właśnie z tym jednym tokenem, co wyekwipowałem. No właśnie, teraz gościu dał nam tutaj nowe powiedzonko, ok, I am on it. Dał nam znać, że już tutaj jest. Gdzie ona mi skoczyła? Nie udało mi się. Nie dokwiduję. Może to też moja wina, bo go zostawiłem, ale ona go tutaj wniosła ładnie. Murdoch widać, że on jest słaby, bo jest za mało odwagi. Murdoch trzeba grać agresywnie, żeby dobrze grać. Ta umiejętność pod E, niby jest to umiejętność, że przerwa. Generalnie nie wiem, czy postać nie jest też zbugowana, moi drodzy, bo niby ta umiejętność właśnie... Pokażę wam, jak to działa. Niby ten lód ma zadawać damage.
Ej, strzelałem to, to wow. Może to ma zadawać damage, ale jak ja to robię na postać jakoś, to szczerze powiedziawszy nie zawsze dodaje ten damage. Raz zada, raz nie zada. Trojan tutaj zwolnimy. Użyłem ulta. O kurde, nie będę się zmieniał. Wow, ale jeszcze ja zginę. Prawie mi z ulta trafili. Grubo. Ja muszę cofnąć. Muszę cofnąć, ale jeszcze oczko bym tutaj postawił. Mordo strasznie dla mnie, 0 na 3 ma, nie? Generalnie do tej postaci w deku podstawowym było okrutnie dużo many, bo mi się nie podoba, bo ja nie lubię marnować, że tak powiem, punktów na manę. Także ten dek na pewno nie jest żaden rewelacyjny, co go tutaj mam i wątpię, żeby był. Czekajcie, co ja tu teraz mogę dodać? Dodamy sobie może to. Dodamy sobie może to. Berserker Drive, czy jak to się tam nazywie? To nie to, Berserker Drive, dokładnie. Daje nam to troszkę powera, tak speeda i regeneracji many. Bo w pełnym upgrade'zie też będzie doda nam troszkę atak speeda, także to nam się przyda. No, generalnie szczerze powiedziawszy to... Mówię, postać dużo many potrzebuje. Zobaczmy w sumie co ona ma wyekwipowane. No i ona już tutaj ma manę wyekwipowaną. Lifesteala ma już wyekwipowanego na starcie. Ciekawie. Czy ona ma już kupną skórkę? Ona już ma już kupną skórkę. Fioletową, tą różową właśnie. Aha, zaczyna się tak. No my już... Nie trafiłem jeszcze. Musimy sobie... Musimy się nauczyć tego zasięgu, tej umiejętności pod E, no bo jednak nie pokazuje nam, jaki to ma duży zasięg, ta umiejętność, także to jest Lipton z tego powodu. Mówię, musimy się tego nauczyć, jak daleko ten krąg lodu sięga. Była Mandica. Mordok jest słaby. Coś będziesz robił, gościu? Ulta masz? Nie, nie będziesz strzelał? Nie strzelał. Ja jestem zaraz trupem przez ciebie. Prawdopodobnie. Zauważę tam na oczku, na tyłu, na szczęście to będziemy wiedzieć, co jest grane. Wraz z wzrostem umiejętności, levelu umiejętności tej Q zwiększa nam się też zasięg, teraz mamy 1200 jednostek tego dasha, na maksymalnym levelu jest 1500. Nie wiem co wam mogę tu jeszcze powiedzieć o tej postaci, szczerze powiedziawszy nie za wiele wiem, bo tak jak już mówiłem przed chwilą testowałem ją dopiero raz na podatku. Czekaj gościu. Uciekaj gościu, bo tu zaraz zginie. Ale kurwa, jeszcze mogłeś dalej na obkoło pójść. Boże, jak ja uwielbiam taki debil, zamiast pójść tędy na skos, to on poszedł na obkoło tędy. Żeby oni mogli sobie skrócić drogę. Uwielbiam taki debil, jak on. Sakra. A tu już jest po tej wieży. Mam się spierdalać. Goni mnie ktoś? No, tak jak już mówiłem, postać bardzo krucha, niestety. Czy tam ktoś zginął? Zginął mur dogodnie, chociaż tyle. Dobra, dodajmy sobie trochę szybkości ataku. Mógłbym sobie usunąć jeden z tych tokenów, dodać sobie jeszcze trochę więcej szybkości ataku. To byłoby złe. 0-0-0. Nie jestem zbyt pomocny dla teamu, ale... Uwielbiam takie mecze, gdy są takie właśnie
Męczy dupy właśnie jak ten Rampage. Nie, teraz będzie pisał cały czas na czacie, co tu się dzieje, nupy i takie tam. Spoko. Ja sobie piszę. Dlatego gram na chwilę snery w nową postacie. Po to mam właśnie to konto, żeby testować na niej nowe postacie i na niej zarmić. Jeszcze w meczu innym. O, trochę dużo tej szybkości ataku tu już mam. No czemu nie jestem w stanie mu nawet pomysłu umiejętnością, bo teraz gdy ja biję te miniony, już się odsunę do nich w ten sposób, zobaczcie, i nie trafiłem na te miniony, to jest bez sensu. Jakim cudem ta sposób ma być miniowcem? Nie mam pojęcia. Z tyłu. Gościu z tyłu, czy ty jesteś kurwa ślepy, tu jestem. Teraz, idioto. Bam, padłem. Użyłem ulta, ucik jest bardzo fajny, umiejętności wyglądają coraz lepiej w tych postaciach. To naprawdę mega. Wybaczcie. Ciebie nie boję. Niestety ta postać zżera okrutne ilości many. Strasznie mi tu pobiegło. Uciekaj, idioto! O Boże. Ja teraz ginę przez niego. Muszę uciekać w ten sposób. Już chcę się poddać. Już chcę się poddawać. Teleporcik też bardzo fajnie wygląda, no mówię, efekty tych postaci są coraz ładniejsze, niestety mogliby balans bardziej poprawić. Mogliby balans bardziej poprawić, bo wtedy by było pięknie. Dobra, idę na ten prawy, bo to jest masakra. Co się stało z Murdokiem w ogóle? On nie żyje jeszcze. Respi się dopiero za chwilę. Ale mamy niestety w Kalarii w teamie Rampage'a, który jęczy, nie pomaga. Ja jeszcze kradnę mi plastiku. Odblokujemy sobie umiejętność pod Q na wyższy level. W sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy może lepiej. Bo zobaczcie, gdzieś to imię na końcu. Bang, trafiłem? Ma pełne HP. Nie wiem, no jakim cudem to ma pomagać w ogóle. To nie dodaje damage'u. To dobre do blokowania postaci, jedynie tak naprawdę ucieczki, umożliwienia naszemu teamowi wejścia na wyższy punkt mapy. Naprawdę to jest fajny temat, idę na środek. O, widzicie, teraz dostaliśmy informację, że wróg jest ukryty, bo ma oczko, no bo ma ten. Nie, to Kalarii irytuje. Nie lubię generalnie ludzi grających tym, bo to są jakieś młoty, moim zdaniem. Bez obrazy, ale ta postać nie jest kurwa dobra. Dobra, czy ktoś tutaj będzie? Nie ma nikogo. Muszę odepchnąć tą linę. Ja nawet nie zwracam uwagi na to, co tam piszą. Co to jest Grisza? Grisza to jest gadżet. Umiejętność, według mnie ta postać będzie lepszym junglerem niż liniowcem. Dlaczego? Widzicie, ta umiejętność, której właśnie użyłem, umiejętność PD, ten krąg lodowy, zarąbicy do gankowania jest. Wy wypadacie z dżungli na kogoś, kto tam atakuje naszego członka drużyny. Spowalniacie go tym.
powalniacie go tym, dojeżdżacie go we dwóch, jeżeli próbuje uciec, dojeżdżacie go, dogarniacie go tą umiejętnością, ewentualnie go blokujecie mu możliwość ucieczki tą umiejętnością i mega czas. Ewentualnie możecie służyć do skoku, żeby go dogonić, ewentualnie uciec, skoczyć gdzieś wyżej, żeby przecinać mu drogę. Według mnie ta postać jest stworzona do dżungli, nie? Jako ganker taki. Ten Murdoch to jest po prostu pizda ta totalna, że na filmie. Just get down teraz, o. Run, bitch! Zadzią nas? Nie. Uciekaj, gościu. Bo... jeszcze dostał ci. Jak to wygląda? Jak w ogóle wygląda? To Murdoch, kurwa, broń tego idioto. Dojechali, ale widzicie, dlaczego nie lubię tej postaci, dlaczego nie cierpię tego pierwszonego gówna dzionia. Widzicie, co on robi? Nasi się biją, zginął na Rampage, on został w tym miejscu, gdzie był, gdzie sobie włączył tą pieprzoną niewidzialność i w razie W to on włącza tą pieprzoną niewidzialność i on patrzy, jak giniecie. To jest gówno, a nie poprzez, moim zdaniem. Sorry, że tak się denerwuję, to znaczy nie denerwuję się. Dobra, wymienię sobie odklona lepsze. Znaczy dwóch. I gówniak pieprzony się teleportował tu tylko i wyłącznie po to, żeby zabić. Na szczęście gadżetka zgarnęła, bo zrobili łombo combo, czy jak ktoś tam zwie. Rzuciła na niego minę, on się teleportował do wroga i mina przeszła na wroga. To jest bardzo zarobiste połączenie. Kiedyś muszę to przetestować. Chociaż nie chcę grać tam postacią. Nie wiem, według mnie ta umiejętność też źle działa, bo ona powinna te miniony, które są wewnątrz, te osoby, które są wewnątrz, też powinna zranić, a nie wiem, czy ona rani, wątpię. Zaraz to testujemy. Zaraz sobie tutaj zaczynamy ze stancowcem. Widzicie, ona go nie rani. Powinna go ranić, bo on stoi tutaj wewnątrz. Moim zdaniem powinien dostać dena. Tak przynajmniej według mnie powinna działać ta umiejętność. Ale generalnie postać mi się bardzo podoba. Chyba bardziej mi się podoba nawet niż Serat. Weź tu dziwko. Żadnego poddania się, ja tu kręcę odcinek, kopię. O, to bicza jebana. Mamy tam Gruksiora. I co ty, Gruksior, pójdziesz zrobić? Idziesz do naszą dżunglę, widziałem cię, gnojku. Tam się dzieją jakieś wiksy. Ja chciał tutaj zobaczyć, czy nie ma tego Gruksa, jest. Kalaris, to znaczy Gruksik śpi, a Kalaris garnął fraga. Aj, mogłem skoczyć, myślałem, że Serat będziesz od tej dżunglę, ale zabili ją pięknie. Ej, niepotrzebnie to oko tam postawiłem, nie zauważyłem, że już jest tam jedno oko. Nie będziesz mnie gonić. Zaraz wam pokażę. Jesteśmy w stanie dzięki tej umiejętności na to wskoczyć. Co jest mega.
Greystone'em chyba nie da się tam skoczyć, da się chyba doskoczyć na tą tutaj półeczkę taką malutką, śmieszną. Ale wam to pokażę, patrzcie, z tym się umiejętność naładuje. Bang. Nawet chyba nie musiałbym tutaj wskakiwać w ten sposób. Możemy nacisnąć teraz Q, żeby to zniszczyć. Sprawdzi generalnie na krytyki, jak już się poszedłem, bo teraz wszyscy idą na krytyki. Ja chciałbym spuszować teraz tą wieżę tutaj generalnie. Mam nadzieję, że mi się uda. Chyba mi się nie udało, gida wam przyszedł. Prawy pas, kurwa, chciałem sobie mieć tego buffa orzecznego, ale tamten prawy to jest grubo. Ten prawy jednie, moim zdaniem on jednie. Coś tam nie ma nikogo, może nie jednie. Jakby był jakiś bohater, to prawdopodobnie by upadł. Boty ją leją. A czy ja mam 9 level, to jest 1200 na kanale, tak. Bardzo łatwo będzie ją zabić. Dubsko. Oni tu zaraz wjadą tą wieżę. O, prawie mi się udał. Kurwa, na pewno był tam gdzieś z tamtej strony. Nie zdążyłem użyć ulta, bo jakbym... No, późno zauważyłem, że Kalari tak mocno ubiła tą właśnie Aurorę. To chyba była Aurora w sumie. Nie zwróciłem też za bardzo uwagi, kto to był. Wtedy gdybym użył ulta, no to ona by zginęła, nie? Aż chętnie zobaczę, jaki ma ranking ten... Jakie elo ma ten Rampage. Bo strasznie się oczy tutaj. Już zaraz go wyszukamy, sprawdzimy. Pokażę wam na koniec meczu skiny do tej postaci. No dobra, respię się już teraz, także nie będę go teraz wyszukiwał. W sumie miałem jeden punkt, mogłem go rozdać. Ale już kij z tym. Staram się mu pomóc z tego Gideona zjechać, chociaż nie wiem, czy się uda. Ja idę tam pomóc, bo ten Murdoch to ślepy jest. Ona stoi obok niego, on tego nie widzi. Boże, co za nóg. No, a taki typowy nowy. Dobrze, to Kalary się teleportowało tam do niego. Teraz to pójdzie na drogę. Pozamiatałem. Dobra, idę na ten środek, bo widzę, że tutaj nikt tam nie pójdzie. Murdoch to totalny nóg. 1 na 7 ma cały czas. Tego jednego killa, którego tam wcześniej się udało zgarnąć, to sobie ma. Nie lubię was.
powinien dostać. Dobra, na oczy. Ustawmy sobie tu, jeżeli pora. Jak sobie bije tą wieżę. Oni są ogarnięci, widać, że ona poszła od razu bronić. A tej umiejętności, mimo tego, że nie trafimy w te miniony, możemy przejść. Możemy przejść na bok. Czekajcie, bo tu środek chyba pyknie. Tu środek chyba na wiadomo gdzie zająć. Jeszcze może tą falę byśmy oczyścili. Na fali, generalnie na fali chyba więcej się ten. Widzę, że teraz zmienił już zdanie rękacz. Wcześniej mówił, że jest 3 mypów. Teraz mówi, że jest tylko 2. Murdog i Kalari. Ale nie, to ten. To mówi do dziecka. Zobaczymy, co teraz dalej będzie z naszym totalnym rampage'em. Potrzebuję troszkę punktów, żeby sobie tutaj krytyki rozbudować, żeby sobie rozdać punkciorki. Zobaczymy, co wtedy ta postać potrafi tak naprawdę przy pełnym, rozwiniętym deku. W pełni rozwiniętym deku. Moją płaszczyznę muszę poprawić. Nie jest za rewelacyjna. Nigdy nie była dobra. Wolałem zawsze mapę. Co to za dźwięk? Aha, dodali dźwięk przecież tego. Bursztynowego wyłącza. What the fuck? A dziwne te dźwięki. Dziwne się te dźwięki moim zdaniem. Nie, idź tam. Będzie teamfight gruby. Bijcie się, zginiecie. Ja idę bronić lewego. Chodźcie, chodźcie mnie. To jest jedyny motyw. Tak się możemy zrobić, żeby właśnie one weszły. Ale jak nasze miliony już podejdą, no to nic z tym nie zrobimy, nie? Dobra, jak to było? Nasi zginęli oczywiście. Coś tam bije. Bije się ich ta. What the fuck, nie zdążyłem nic zrobić nawet. Okej. Właśnie wyszła gadżetka. Nie mam pytań. Meczek przegrany niestety. An allied inhibitor is under attack. An allied inhibitor has been deactivated. Hydro Bercera założyła ta laska. Znaczy ten gościu czy laska na niego. To kradzież życia bardzo szybko założona. Dziwny deck, dziwny deck. Hydro Bercera. 7 na 1, no sprawdza się jakoś ten deck. 11 asyst. An allied tower is under attack.
Znaczy jeżeli chodzi o linię, według mnie na linii to mnie trochę słabo sprawdzi. Tym ślizgiem od damage'u nie robimy. Nie, jestem ciekawy jak to będzie na następnych dniach, bo no jeżeli to jest zbugowana umiejętność, to oni to poprawią. W tym tygodniu jeszcze na pewno, bo zawsze to tak jest, że poprawki wchodzą dzień, dwa po wejściu. Strasznie się ostatnio gra w tego paragona. Nawet tutaj pierwsza wieża nie pamiętam. I tylko jedną wieżę i zniszczyliśmy, serio. Straszny mecz. Chciałbym chociaż to zniszczyć na koniec wieży. Chyba do tego dojdzie. Wali, dobra, pierdalam tą mordę, co mnie zjedzie na prime. Okrutnie. Przejdź tędy. Przegrane, oni mają w ogóle. Nie mają w ogóle prima teraz, to nie jest sobie narodzenie bez problemu, bo to wszystko ubili. Bez problemu by ten rdzeń zniszczyli. Mam 6 punktów do rozdania, ale teraz nie pójdę, bo przecież tutaj giniemy. Chwila musiał sobie zabezpieczyć, nie? No i chyba tym razem jej damage zadało. Prawie dostałem. Aha, trafił z tego. Trafił z tą, więc to bije rdzeń. Nikogo nie ma. Zaraz ginę wtedy, nie, no to będzie go teraz. Kradzież życia do niej na początek. Ciekawy pomysł. No w sumie ale to się jej to sprawdzało, nie? Niestety, ale tylko miałem strasznie do tej Murdoch, Tiger, Galarii, Widiana Posta, bo się myślę, że to chyba nie będzie pomoże. Rampage, Rampage. Maźna ból dupy powinien sobie serwować dzień i noc. Czy chce się już poddać? Nie, jedziemy dalej. Chociaż. Może i powinienem. Ja chyba robię to już teraz celowo, tylko żeby po to, żeby zdenerwować Rampage'a. Gadżetka wyszła. Tutaj grupa idzie okrutna. Źle użyłem tej umiejętności. Trzy na cztery na dwa. Straszna lipa. Może powinien go atakować? Kradzież życia w końcu była. Dajmy sobie. Najwięcej krytyka.
Może jakby gadżetka nie wyszła, dłużej byśmy się bronili, no ona naprawdę by pomogła w odpychaniu tutaj tych linii, nie wiem. Rampage pisze teraz coś twórczego, napisał czy nie, nie napisał. Stanął sobie po prostu odsapnąć. Czy wyszedł? Już myślałem, że wyszedł, bo ta jego postać tak szła jakby przejął kontrolę nad nim. Jak kogoś wywali z meczu, to jego postać wraca na raz. Jeżeli dojdzie do niego. A raczej nie uda mi się dzisiaj nagrać drugiego meczu, bo już jest późna godzina. A dostać się też do niej nie będzie łatwo, bo oczywiście większość nupaków, bo to boż. I on mówi, że wszyscy to są nupami, jak on kurwa nie potrafi kamulcem trafić. W takiego, taki łatwy zero. Jeden punkcik mnie nie uratuje. Tutaj wjeżdżają w ogóle. Postawię sobie oczko, a co mi tam? Kurwa, biją o to. Zamiatane. Dobra. Niestety fajnie to wyglądało na koniec, jak ktoś, nie wiem, ktoś chyba strzelał, Murdoch chyba strzelał. Niestety mecz przegrany, obiecałem, że pokażę wam jeszcze skiny na koniec do niej. Dobra. Czekajcie, jeszcze musimy ocenić ten. Utrudniał komunikację, ten to w ogóle niedopasowany, ten opuścił drużynę i tyle w temacie. Dobra. Pokażę wam jeszcze postać. Tak, to jest jej podstawowy skin, który według mnie jest bardzo fajny, bardzo fajnie się prezentuje. W ogóle ona ma emotkę taką. No, 8 level ją odblokujemy, stworzy sobie takiego bałwanka, tego tu nie widać niestety, bo tu zawsze ta gucina, jeżeli coś jest tam dalej. Skin do Pretendera. Zajebiście wygląda, według mnie, no chyba jeden z lepszych pretendentów, jakie widziałem, nie? Naprawdę jest mega mocny, nie? To jest skin, który możemy kupić sobie za 500 monetek i tamta laska chyba miała, właśnie tamta Aurora po przeciwnej stronie miała ten skin. I mamy skin mistrza, który wygląda tak, moi drodzy. Niestety nie mogę obkręcać, bo mogę wam pokazać tylko w ten sposób. Jej włosy płoną, mieczyk wygląda też mega i lód przerabia się w lawę. Można powiedzieć, że to jest lawa. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. No nie, jak według mnie mega, nie? Mega skin, ta w ogóle jej ręka tutaj wygląda. Zajebiście się tu świeci. W ten sposób będziemy ją oglądać praktycznie, jeżeli odblokujemy sobie skin mistrza, także konkret, naprawdę bardzo dobrze prezentuje się ten skin. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, moi drodzy, że chociaż trochę wam się spodobało, niestety trafiłem na idiotów, sam też nie dałem z siebie zbyt dużo, także w tym odcinku to na tyle, do zobaczenia wszystkim, cześć!